Zadanie siódme. Na planie sporządzonym w skali 1 do 2000 plac ma kształt kwadratu o polu 225 cm2. Punkt pierwszy. Obwód tego kwadratu w rzeczywistości wynosi 1200 metrów. Na początku wypiszmy dane wynikające z treści zadania. Mamy pole kwadratu narysowanego na mapie, i to jest małe pole. Mamy też skalę i również mamy wzór. Myślę, że pamiętasz, że jeżeli dzielimy pole przez pole, to wychodzi nam skala kwadrat. Co wstawimy w liczniku? Czy pole rzeczywiste to większe, czy pole z mapy to mniejsze? Otóż skala jest w takiej postaci, że w liczniku jest mniejsza liczba, więc tutaj się pojawi mniejsze pole, czyli to pole z mapy. A tutaj pole rzeczywiste to pole większe. Stąd otrzymujemy następujące równanie. 225 przez pole rzeczywiste i to jest skala do kwadratu. Widzisz? K kwadrat, więc ten ułamek podnosimy do kwadratu. Często uczeń zapomina o wstawieniu tego kwadracika. Lewą stronę przepisujemy, tutaj podnosimy do kwadratu cały ułamek. Pole rzeczywiste obliczymy mnożąc dane równanie po skosie. Jeden skos, jeden iloczyn jest równy drugiemu skosowi, drugiemu iloczynowi. Czyli PRZ razy 1, to jest PRZ, pole rzeczywiste, jest równe temu iloczynowi. Może od razu wymnóżmy. Mamy taką dużą ilość centymetrów kwadratowych. Tutaj mamy, jak widzisz, 8 zer, więc to jest pole kwadracika, więc aby obliczyć pole boku naszego placu, wystarczy tę wartość w myślach spierwiastkować. Jak spierwiastkujemy 9, no to mamy 3, ale tu mamy też 8 zer, więc w efekcie otrzymamy 4 zera, więc 30 tysięcy centymetrów. Taki jest bok tego kwadratu. To jest bok w rzeczywistości. Z centymetrów przejdźmy teraz na metry. Mamy 300 metrów. Możemy teraz obliczyć obwód, który jest wymagany w punkcie pierwszym. Kwadrat ma 4 takie boki, stąd mamy 1200 metrów. Jest to zdanie prawdziwe. W punkcie drugim sprawdzamy, czy pole tego placu w rzeczywistości przekracza 10 hektarów. Pole kwadratu obliczymy podnosząc do kwadratu bok wyrażony w metrach. 300 razy 300 to mamy 90 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętamy, że 1 hektar to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych, stąd mamy tutaj 9 hektarów. No, niestety nie przekracza nam ta wartość wskazanych 10 hektarów, dlatego zaznaczamy fałsz. Punkt trzeci. Pole placu na planie wykonanym w skali 1 do 5000 wynosi 90 cm kwadratowych. Sądzę, że najlepszym podejściem do tego zadania będzie po prostu zmniejszenie rzeczywistych wymiarów naszego kwadracika. Tutaj mamy podaną jego wartość w postaci centymetrów i zmniejszamy tę wartość 5000 razy, więc dzielimy właśnie tę długość rzeczywistą przez 5000. Tu się zera poskracają, mamy 30 na 5, otrzymamy 6 cm. I teraz, aby obliczyć to pole, już pomniejszone, 5000 razy, wystarczy 6 podnieść do kwadratu i otrzymujemy 36 cm2. Tutaj mamy inną wartość, zaznaczamy fałsz.